Witajcie w nagrywarce. To miasto, które znajduje się za mną, to Poznań. Poznań, miasto doznań. Poznań wielu raperów, Poznań, miasto rogali świętomarcińskich, Poznań, miasto koziołków i bejmów, śmików i całej reszty. Mamy gotową nagrywarkę? Ja mam gotowy hajs. Ludzie będą się nagrywać, ludzie będą mnie znajdować i odpowiadać na pytania. Nagrywarka jest gotowa, oglądajcie dalej. Siema, tu Paweł. Chciałem w ogóle pozdrowić przede wszystkim swojego przyjaciela Łopatę z Poznania, z którym właśnie się widziałem. Pochodzę z Wrocławia, mieszkam w Berlinie. Pozdrawiam wszystkich, siemano. A, jeszcze druga sprawa. Berserker z Team Poznań i Alfik, też Cię pozdrawiam, przyjacielu. Na razie, hej. Cześć, mam na imię Kościa, studiuję w Uniwersytecie Ekonomicznym i pozdrawiam moją matkę z urodzinami. Hej, tu Angelika, mam świetny dzień, uwielbiam jeździć w manekinie, pozdrawiam całą szkołę ZSB w Poznaniu. Jest super dzień, świetnie się bawię i pozdrawiam wszystkich. Cześć, jestem Mariusz. Mam coś powiedzieć do pudełka, więc mówię, że dzień spędzam na zakupach. Co wam jeszcze powiedzieć? Zajebiście wszystko jest drogie, wbrew pozorom. Ciężko tak mówić do pudełka, wam powiem. Nie dam rady. Nie dam rady. Dobra, Mario, nie denerwuj się. Powiedziane, wszystko jest drogie. Ale ja stworzę sytuację, w której chciałbym ci trochę przybliżyć twoje następne zakupy, bo mam pytanie. Jeżeli padnie poprawna odpowiedź, to dostaniesz stówę. Okej. Okay. Gotów. Start. Jak u ciebie z gwarą poznańską w ogóle? Słabo tej. No dobra. Uwaga, skup się. Co to są bejmy? Bejmy? Cash. Jesteś pewny? Pieniądze, no raczej. Uważaj na to. Nie, poczekaj. Utrudnić to zadanie. Co to znaczy wyjść skaterem? Być skaterem? Wyjść skaterem. Ojej, nie wiem. No dobra, to następna próba. Wy się zastanawiajcie. Co to znaczy chodzić na blałkę? O rany. Serio? Nie spał, zwiedzał. No i oczywiście, co to są ćmiki? No i wiadomo, że papierosek. No więc właśnie, dobra. Ja mam dla ciebie bejmy, wyobraź sobie. Deal jest taki, że obiecałem stówę. Stuwa jest. Mario, twoja stuwa, ręka, najważniejsza część transakcji. Rozumiem, że idziesz dalej zakupować. No teraz tak, mam za co. No to zakupuj, wszystkiego dobrego, trzymaj się. A wy oglądajcie dalej nagrywarkę. No dobra, oszczędzę wam szukania w internecie. Oczywiście ćmiki zostały odgadnięte, to papierosy. Chodzenie skaterem na lince to chodzenie z psem na spacer, a chodzenie na blałkę to chodzenie na wagary. Ale bejmy odgadnięte, czyli hajs odgadnięty i hajs przy okazji zabrany. Zobaczymy, kto mnie znajdzie jako następny. Cześć, tutaj cześć. Antek, a tutaj jest Ola. Siema, jestem Klaudia. Jestem Sara. Ogólnie zaczął się wrzesień, moglibyście się zaangażować i ruszyć czekić te dupy. Nie trzeba chodzić do szkoły. Przed tych telewizorów i zacząć biegać, ćwiczyć, nie wiem, ruszać się. No i ogólnie chciałabym pozdrowić mojego chłopaka Michała. Nie wiem, czy teraz to widzisz, ale kocham się. Przede wszystkim wszystkich znajomych. No, to siema. Tutaj z pełnym przytupem żeśmy otworzyli te drzwiczki, bo... Tak, otworzyliśmy te wspaniałe drzwi. Dublujemy tą scenę już piąty raz. Ja, to jest Ola, jestem Antek. Cześć, mimo mamy 20 lat. Mamy 20 Wyszliśmy z gimnazjum, ale gimnazjum z nas nigdy nie wyszło. Tak, dokładnie. To my już się będziemy żegnali, także... Pozdrawiamy wszystkich. Siemano. Elo. Cześć wszystkim, tutaj Wiktoria. Właśnie szłam po wiejską z moją przyjaciółką, którą bardzo pozdrawiam. I spotkałam Filipa, bardzo miła niespodzianka to była dla mnie i zapraszam wszystkich na SKTV. Dziękuję. Bang, mamy to. Jesteśmy. Wiktorio, to teraz ten ważny moment. Jesteś z Poznania? Tak. Powiedz coś po poznańsku. Buchta wiary. Tej, wiadomo. Wiktorio, skup się. Jeżeli poprawnie odpowiesz, stuwa jest twoje, jeśli nie, to nie. Rusz tam wszystkie zwoje, bo ja ich nie mam, musisz myśleć za mnie. No dobra, powiedz mi, z Poznania, czy bliżej jest do Berlina, czy na Aleksanderplatz dokładnie, czy na przykład do Warszawy, do stacji metra Centrum? Do Berlina. Naprawdę? Tak.
Dlaczego tak myślisz? No bo bliżej jest Berlin. A bo częściej bywasz w Berlinie, Mondralo. No. Wiesz, jaka jest różnica kilometrów w ogóle? Nie, wiem, że do Berlina są 3 godziny, a do Warszawy 4 autem. W jednym jest chyba, do Berlina jest 297, a do Warszawy, wyobraź sobie, są 302. 302 minus 2 minus 200 jest 100, więc chciał czy nie chciał, muszę ci oddać moją stówę. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Proszę wydać na głupoty. Wiktoria wygrała stówę. Ciekawe, kto wygra następny. Oglądajcie dalej nagrywarkę. Hej! Cześć, na imię Kamila. Jest bardzo piękny dzień, 28 stopni. Chciałam pozdrowić moją kuzynkę Paulinę, moich znajomych, moich rodzinę. Wszystkich serdecznie, nawet tego kolesia, który tu szedł. Chciałam pozdrowić cały Poznań i Radio SK i SK TV. Cześć. Hej, jestem Weronika. Hej, Piotr, tak? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z słonecznego Poznania. Cześć, pozdrowienia z słonecznego Poznania, Paula. Dzisiaj przyjechała moja najlepsza koleżanka z Toronto. Pierwsze spotkanie po roku. No. Ale super. Nic się nie zmieniła. Dzięki. Taka sama piękna. Pozdrawiamy, zapraszamy do Poznania. Teraz idziemy na pyszne aperolki. Miłego dnia. Pa. Cześć, siema, z tej strony Łukasz. Pozdrawiam was z Poznania. Pogoda dzisiaj nam dopisuje. Mam nadzieję, że wasz dzień jest bardzo udany. Wracam właśnie z biura praktyk z uczelni. Mam nadzieję, że mój wniosek zostanie zaakceptowany. 6 tygodni praktyk będzie ok. Co tu jeszcze powiedzieć więcej? Pozdrawiam wszystkich, całą rodzinę, wszystkich znajomych, cały Poznań. No i w sumie tyle. Dzięki. Część najtrudniejsza, powiedziałem najważniejsza. Mianowicie pytanie. Wiesz coś, nie coś o Poznaniu? Chyba coś wiem. A skąd jesteś? Z Murowanej Gościny. Pięknie, Murowana Gościna. To jest to w ogóle bardzo znana miejscowość, muszę powiedzieć. No, zawsze myślałem, że jest w górach. No niemniej jednak, Łukaszu, skup się. Chciałbym, żebyś odpowiedział mi na pytanie, które brzmi tak. Co ma wspólnego Poznań i pewne wyspiarskie państwo, miasto na południu Włoch, a w zasadzie na Morzu Śródziemnym? Ojej. Jest takie charakterystyczne miejsce i tu, w sumie trochę z nazwą. Chodzi tobie o Maltę i Maltę w Poznaniu? Ta-da! Słuchaj, no... Najlepsze, że ja właśnie wróciłem 3 dni temu z Malty. Byłeś na tej wyspie, czy tu? Byłem na wyspie. Słowo się rzekło. Niestety, chciał czy nie chciał. Jeszcze przed chwilą moja, już teraz Łukasza, stuwa. Trafia w jego rękę. Łukaszu, dziękuję, że mnie znalazłeś. Niestety stuwy się pozbyłem. Trzymaj się, życzę ci miłego dnia i trzymam kciuki za twoje praktyki. Dzięki, dzięki. Pozdrowy, a wy oglądajcie dalej nagrywarkę. W Poznaniu. Hej wszystkim, jestem Paulina, mam super dzień, mam nadzieję, że was jest również taki niesamowity, ponieważ zrobiłam świetnego lila w pracy i organizuję Oktoberfest, którym strasznie się ekscytuję, a poza tym szukam pojemniczków do przelewania kosmetyków, więc jak coś wiecie, to dajcie mi znać. I pozdrawiam was wszystkich i głównie moich znajomych. Na razie. Siema, tu Dawid. Cześć, tu Darek. Dzisiaj idziemy na siłownię, pamiętajcie o nogach. Nie miej żadnej nóg, jeśli nie wolno w planie. Bum, przypinka. Cześć, mam na imię Marina, nie jestem z Poznania, ale mieszkam już tutaj cały rok. Jestem studentką, studiuję na Ekonomicznym Uniwersytecie w Poznaniu. Czas wolny spaceruję tutaj obok browaru, albo pracuję jako cukierniczka w cukierni. I robię tam wszystkie torty, babeczki, eklery, więc zapraszam i życzę wszystkim miłego dnia. Przechodzimy do tej trudniejszej części. Ile ty mieszkasz w Poznaniu? Jeden rok. Skąd jesteś? Z Ukrainy. Fajnie tu w Polsce u nas, w Poznaniu? No, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, naprawdę. Czyli zostajesz, nie wracasz? Nie, nie wracam. No i pięknie. Super. Powiedz mi, jakbyś miała od 1 do 10 ocenić swoją wiedzę na temat Poznania? Chyba 5. A na przykład, gdybyś miała ocenić swoją wiedzę na temat piłki nożnej od 1 do 10, to? To 1. Kurczę. No dobra, bo pytanie jest trochę półpoznańsko-półpiłkarskie. Mianowicie, czy wiesz, jak nazywa się drużyna piłkarska z Poznania?
Lech Poznań. Bardzo dobrze, to jest Lech Poznań. Widzisz, to jednak nie tak, że 1-2. Dobrze, więc najsmutniejsza część tego programu jest taka, że ja tracę stówę, a ty ją zyskujesz. Proszę, to jest twoje 100 złotych, proszę się teraz ładnie ucieszyć. O Jezu, ja nie mogę. Dobra, gratuluję. Dziękuję. To jest stówa Mariny. Wy też możecie znaleźć Rudego i też możecie wygrać 100 złotych, tak jak Marina. Marino, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję również. Miłego dnia, wyglądajcie dalej. Miłego dnia i wszystkiego najlepszego wszystkim. Dziękuję. Cześć, jestem Bartek. Jestem w pracy, śpieszę się, ale po drodze sobie jeszcze coś zjem. Mięso oczywiście, bo bardzo je lubię. Hello. Siema, tu Igor. Przyjechałem tutaj rowerem miejskim, bo nie lubię jeździć komunikacją miejską, bo jak żul jedzie tramwajem, to tramwaj jedzie żulem. Pozdrawiam wszystkich znajomych, mamę, tatę, psa, brata kota, tego pana, co stoi tutaj po prawej. Trzymajcie się wszyscy, na razie. Cześć, tu Ola. Jestem w zasadzie spod Poznania i polecam ogólnie Poznań. Dzisiaj bardzo świetnie spędziłam dzień z moimi przyjaciółmi. Chodziłam po starym rynku, robiłam zakupy. I ogólnie chciałabym też pozdrowić moją rodzinę, przyjaciół, byłego chłopaka i wszystkich widzów SKTV. Jestem. Przepraszam, to nie było łatwe, denerwowałem się, bo musiałem przygotować dla ciebie pytanie. Mówisz, że długo już tu mieszkasz? No tak z 3 lata. A czy to jest tak, że jak się mieszka w jakimś mieście albo się przyjeżdża do niego, to trochę się je poznaje, czy wszyscy muszą ci opowiadać to, co z automatu to wiesz, czy trochę gdzieś grzebałaś, dowiadywałaś się? Trochę się poznaje. Dobra, no to w takim razie pytanie będzie dotyczyć chyba najbardziej charakterystycznej części i przy okazji miejsca w Poznaniu, bo chodzi o poznańskie koziołki. Pytanie jest, ile razy one się trykają? Na pewno o 12, no. No skoro o 12, to... Co pełną godzinę. Ile razy? No dobra, dobra, powiedzmy, jesteśmy już całkiem blisko, Ola, nie denerwuj się. 100 zł mnie pali w kieszeń, chętnie bym ci je zabrał. O 12 trykają, tak? Mhm. Gdzie? Na starym rynku. Pięknie, w ratuszu na samej górze. No dobrze, więc mamy godzinę 12, one wyjeżdżają, trykają się o 12. Ile razy? 12 razy. Tak! Nie było łatwo. Koziołki są, 12 razy faktycznie się trykają. Czy wiesz, jak one się nazywają? Koziołki poznańskie. Oczywiście, że tak. Tyrek i Pyrek nazywają się koziołki, które trykają się 12 razy i to one powodują, że Ola zabiera... Jezu, nie mam. Jak to się stało? A, no tak. Tutaj jest 100 zł, które ze smutkiem przyznaję. Muszę ci oddać, gratuluję ci oczywiście. Poprawna odpowiedź na pytanie, gwarantuję ci 100 zł. Możesz kogoś jeszcze pozdrowić. Albo nie. Dziękujemy bardzo, wyglądajcie dalej nagrywarkę, uśmiechajcie się, będzie dobrze. No dobra, dobra, to chodź. No dobra, może. Nie chcesz pozdrawiać. Ty, ona nie chce jednak. Dobra, nie. Pozdrowienia nagrane. Hajs niestety się rozszedł, ale w Poznaniu jest bardzo miło. Koniecznie odwiedźcie Poznań, bo to bardzo ładne miasto. A przy okazji nie zapomnijcie też odwiedzić naszego Facebooka i Instagrama, bo tam informacja, gdzie znajdzie się nagrywarka. Śledźcie nagrywarkę, wygrywajcie pieniądze, nagrywajcie się do woli i bawcie się razem z nami. Polecam, zapraszam w nowych miastach, w nagrywarce Rudy. Trzymajcie się ciepło, pozdrówy, pa!